zaczynając przygodę z Music & More, szukaliśmy sposobu, jak wyzwolić dodatkową emocję, iskrę u dzieci, u rodziców, po to, żeby ta muzyka stała się rzeczywiście integralną częścią życia naszych uczniów, i stwierdziliśmy, że artysta marzy o tym, żeby wystąpić na scenie. Stwierdziliśmy, że musimy zrobić to samo. Wymyśliliśmy formułę festiwalu i tak oto jesteśmy dzisiaj i to się dzieje. Jesteśmy dzisiaj na naszym pierwszym festiwalu muzycznym, w którym gwiazdami są nasi uczniowie i występują właśnie przed swoimi rodzicami, dzielnie pokonując stres, ale przede wszystkim pokazując swoje umiejętności, które nabyli w minionym roku szkolnym i mają się z czym pokazać, także bardzo nas to cieszy. Generalnie cała formuła naszej pracy polega na pracy school in school, czyli nauczyciele dojeżdżają do szkół podstawowych, tam uczymy i z Łodzi w dniu dzisiejszym większość nauczycieli zbiera swoje ekipy i występujemy na scenie z podkładami. Rodzice naszych pociech są na publiczności i w sumie prawie 300 osób bawi się jak należy do rytmów młodych gitarzystów. Wszystkie dzieci, które dzisiaj do nas przyszły, na początku były zestresowane i ani tego nie ukrywali rodzice, ani same dzieci. Natomiast już po przekroczeniu progu zaczęły panować takie radosne nastroje. Dzieciaki na backstage'u kolorują, mają malowane twarze, grają na bębnach, na ukulele. Także każdy znalazł coś dla siebie i nikt się na pewno nie nudzi. Dzisiaj odpowiadam za sekcję gitarową. Dzisiaj mamy takie mini warsztaty gitarowe. No i dzieci chętnie do nas przychodzą, aby pograć sobie na instrumentach, troszeczkę poćwiczyć, poznać nowe instrumenty. Mogą pograć sobie na gitarze klasycznej, akustycznej, a także na gitarze basowej i jeszcze na dodatek elektryczny. Dzieci przychodzą do nas bardzo chętnie. Przyznam szczerze, że mamy ręce pełne roboty cały czas. Dzieci pytają nas o coś, rzucają pytaniami, musimy odpowiadać. Chętnie oczywiście odpowiadamy na te pytania, także myślę, że dzieci są szczęśliwe. Na górze w sali koncertowej można zauważyć na pewno stresowanych rodziców, którzy czekają na występ swojego dziecka. Nauczyciele, którzy również trzymają mocno kciuki za swoje grupy. Natomiast zaraz po zejściu ze sceny cały stres schodzi. Są ogromne brawa, także na pewno warto pójść i to wszystko zobaczyć. Oprócz występu naszych uczniów zaplanowaliśmy występ rasowego zespołu rockowego, muzycznego, a oprócz tego przygotowaliśmy występ Katarzyny Łaski, która wykonuje polską wersję wielkiego hitu, który myślę, że znają wszystkie dzieci. Jest to piosenka Mam tę moc z filmu Kraina Lodu. Ten festiwal jest stworzony głównie po to, żeby dzieci, które na co dzień uczą się grać na gitarze w szkołach, mogły spróbować swoich sił na scenie, mogły zobaczyć, jak wygląda muzyka, która jest grana ze sceny dla publiczności. Wiele dzieci, z którymi rozmawiałyśmy na backstage'u, powiedziały nam, że to jest ich pierwszy raz na scenie, także na pewno to wzbudza bardzo wiele emocji, ale sądzę, że pod względem takim emocjonalnym na pewno to będzie niezapomniane przeżycie. Dla dzieci i na pewno dla rodziców, bo większość rodziców również pierwszy raz widzi swoje dzieci na takiej dużej scenie. Dostaliśmy nagrody za największe show. Wszystko było opanowane. Wrażenia są bardzo pozytywne, ponieważ rzeczywiście koncert jest zorganizowany w takiej formie, że widać, że dzieci się nie stresują. Cała oprawa jest dobrze zorganizowana, także fajnie, bo rzeczywiście dzieci mogą się pokazać, rodzice mogą zobaczyć swoje pociechy, ale wszystko jest w takiej rodzinnej, fajnej atmosferze. Generalnie ja jako nauczyciel sam bardzo się cieszę, że jest tyle osób chętnych do tego, żeby grać na gitarze. To jest wspaniała sprawa, że młody człowiek wciąż w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę jest tyle możliwości dystrakcji, różnych innych rozrywek, które tak naprawdę są pewnie łatwiejsze, wciąż jest bardzo duże grono osób, które brną w kierunku muzyki i to jest tak naprawdę w tym wszystkim najcenniejsze. Z perspektywy nauczyciela, no to jest wspaniały moment, słuchaj, kiedy stoisz z boku sceny i widzisz grupę, którą przygotowujesz przez 8 miesięcy do tego, żeby dzisiaj wystąpili i robią to świetnie. I pamiętasz, kiedy pierwszy raz dałeś im do ręki gitarę, a w dniu dzisiejszym są na scenie i grają utwór, czy to akordami, czy jakieś własne melodie. To jest moment, do którego
którym wiemy, dlaczego to robimy.